Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mission Impact 4, a to jest już trzeci odcinek z gry Battle Brothers. Dzisiaj wydaje mi się, że zrobimy dwie misje, dlatego bo postaram się zrobić jeszcze lepszą jakość filmu niż poprzednio była. I żeby na kanał wleciał następny odcinek, tak samo jak i w pierwszym, jak i w poprzednim odcinku, 5 łapek w górę. I nagrywam następny odcinek. Mi się wydaje, że tak jeden odcinek na dzień to jest dobra ilość, może nawet czasami dwa wejdą, jak będę miał trochę więcej czasu. Dzisiaj nawet nie miało być filmu, bo mnie nie było w domu, ale udało mi się wejść na komputer i coś dla was nagram. Dobrze, to bez błędnego gadania, zobaczmy, tu nie ma żadnych misji. Okej, mamy 1900 złota, czyli, ale mamy tutaj bardzo, kurczę, rannych, mamy troszkę tych ludzi. Temu trzeba zmienić na łuk. Mamy włócznie. Muszę sobie troszkę przypomnieć, bo nie pamiętam tak dokładnie, co my tutaj robiliśmy. Pasowałoby kupić jeszcze dwie osoby na flanki. Najlepiej, żeby to byli włócznicy. Czyli jedną do środka, jedną na bok. A mamy tylko tutaj tego. Dobrze. No to nic. Tutaj jeden dzień to oni się wyleczą, jak będziemy podróżować w którąś ze stron. A wejdźmy sobie do tego Grafenstadt. No przejdziemy, mamy 1900 złota. Mam nadzieję, że dojdziemy przed nocą. Teraz jest wieczór, to jeszcze powinno być wszystko otwarte dokładnie. Są misje, tawerna. Nie wiem, czy nie uleczyć tego gościa. 150 kasy, mamy 2 do 4 dni, tak jak wam właśnie mówiłem o tej świątyni. A teraz on będzie miał całkowicie uleczone. Nie, ma 1 do 2, czyli zmniejszyliśmy o 50%. Dobrze, wejdźmy najpierw, nie najpierw na rynek, tylko ludzi zobaczmy. Tutaj jest ten, jest okurczy, jest kozacki, ale jest za drogi. Mamy farmera i mamy, to jest chyba poborca podatkowy, coś takiego. A zatrudnimy ich dwóch, mamy ekwipunek, dobrze, ty. Obrona dobra, atak też dobry, będziesz bardzo dobry na flankę. Ty, obrona i atak, ty też będziesz dobry na flankę nawet, czyli tobie byśmy dali, ile masz wytrzymałości? 82, ty masz 90, ty masz 105. Dobrze, to najpierw zrobimy tak, bo ty masz a przyzwoitą też tą obronę. Tobie damy boost gun, o jest nóż, no to załóżmy nóż damy tobie. I tak, takim wypadku, o tutaj też ma nóż i tobie damy włócznię nową. Jaką wy macie tutaj 20 i tutaj też 20, to nie jest zbyt dużo. Dobrze, to sobie zostawimy, bo to jest wyposażenie i nóż damy, a załóżmy, że tobie, bo ty masz siekierę, także. To będzie trzeba wszystko naprawić. Mamy 18 tych, a ile zużyjemy? 8, ok. Dobra, i trzeba kupić im pukle, znaczy nie puklerze, tylko może tarcze. Nie, jeden puklerz, jedna tarcza. Dobrze, więc kupimy. O, to są lepsze widły, to jest taki. Taka. Takie ostrze z hakiem. O. Dobra, mamy puklerz i mamy tarczę. To ty masz więcej obrony, czyli tobie damy tarczę, masz 20-15, a tobie damy puklerz, masz 22-14, no dokładnie. My się zaraz powinniśmy się wyleczyć, także możemy wziąć kontrakt. Tutaj już mamy jedną gwiazdkę i dwie gwiazdki mamy. Aha, dobra, to jest karawana. Dobrze, pojedziemy. Za każdą głowę jest dwie korony. To nie da za dużo, ale też droga też jest bardzo krótka, także. Wydaje mi się, że dzisiaj 10-minutowy odcinek, dlatego bo niestety nie mamy. Już jest dość późno, chciałbym go jeszcze dzisiaj wrzucić. Dobrze, są dwie. Dostarczyć tą, ok. Dobrze. Dostarczymy zatem. Wracamy się tutaj, ok. Mam nadzieję, że dość szybko przebędziemy ten. O nie, wilkołaki! Uciekaj, dobra. Bo wilkołaki są bardzo, bardzo trudne do pokonania. Są po prostu wytrzymałe. Dobrze, już prawie 5 minut odcinka jest. To fajnie byłoby, jakby byśmy tam doszli, był ranek. Jedna misja z walką, żeby wam też walkę chociaż jedną na dzień. Znaczy na odcinek, żeby tak to było ciekawie, a nie, że tylko jeździmy i w sumie nic nie robimy ciekawego. Dobrze, już jest poranek. Chciałbym wejść.
Dobrze. Znowu eskorta karawany. Jest. No, dojdź. Dobrze, doszedłem jeszcze tutaj, jak były zmierzch. Dobrze, to sprzedamy. Tutaj mamy spoko. Jedzenia mam 38 na 2 dni. Dobra, dokupimy może coś. Ryby, to jest drogie trochę. Chleb, o, bardzo. A nie, 127, myślałem, że 102. 12. Dobrze, to ziarno kupię. Dobrze, trzeba kogoś pokonać. Tak, z ruiny. Dobrze, no to pójdziemy tutaj. Mam nadzieję, że noc minie. I mi się wydaje, że te eskorty, te karawany, przynajmniej tą dłuższą, przyspieszę trochę, żeby filmik był krótszy. Żeby miał mniej do renderowania się. Dobrze, jest już poranek. Atakujemy ich. Mam nadzieję, że uda się przeżyć. Dobrze, atakujemy. Dobrze, jest ich 6. Dobra sytuacja. Ten jest tylko opancerzony i ten. Reszta. Takie, o, tu jest lepsza taka pałka. Dobrze, tutaj mamy 47. W tym mam 30. 32. No to może tego z tą pałką lepszą spróbujemy trafić. I udało się. Dobrze, super. Podszedł jedną kratkę. Wy poczekajcie, bo nie przejdą, bo tutaj mają gorszy teren. Ty w kogoś może jeszcze i 50% nie trafił. No niestety, dobra. Nic się nie stało. Niech oni sobie tutaj podejdą. O kurczę, ten już jest blisko, ale dobrze. A kurczę, dałem sobie pominął, które poczekał. No dobrze, nieważne. Wy zakończcie turę, bo oni i tak. Zanim to idą. Oni. Dla nas jest korzystne, że oni tak długo idą. Dlatego, bo my możemy sobie w nich teraz strzelać. To on, ten już jest ubity troszkę. Super, on już jest. Praktycznie nie żyje. Wy czekajcie wszyscy. Oni też, kurczę, czekaj. O dobra, podszedł. Raz walnie. Nie trafił, super. Ty podejdziesz, raz uderzysz. Kurczę, trafił, ale niedużo. Dostał, bo ten ma dobrą dość zbroję. I ty strzelasz. W tego strzelisz. Dobrze, dostał bardzo dużo, bo on ma lepszą zbroję już. Także on dostał dość sporo. Dobrze, ty poczekasz. Teraz ty podchodzisz. Dobra, oni wszyscy idą ten. To będzie można ich okrążyć tutaj tymi dwoma. To będzie dobre. Ile mamy procent szans? 42. Na ogłuszenie też 42. Spróbujmy go ogłuszyć. Niestety się nie udało. Nie wiem, czy tym już zataczać krąg. Dobra. Możemy. Nie, dobra. Nie, daj tylko mur tarcz i tyle. Nie zataczaj kręgu. Ty jesteś nieruszony i ty też nie. Dobra, to ty będziesz bił tego. Ty musisz tego 30. 35 trafił, super. Ten ma sztylet, to nie jest jakiś super. I on nas chce sfankować. W takim razie. Kurczę, podejdziesz tutaj, to nie będziesz mógł zaatakować. On podejdzie tutaj, dobra, no podejdę tutaj w takim razie, w każdym razie. Ty, czy tutaj podejdziesz? Nie podejdziesz tutaj, dobra, trudno. Trzeba ich odflankować. Czy ty uderzysz go? Nie uderzysz go. Tu będzie ten. O, tak możemy spróbować strzelić. Dlatego, bo tych dwóch było na celu, czyli raczej w mojego nie powinno polecieć. Ty masz tak samo. Nikogo nie trafił. Jest, masz ten, oflankował go, ale ma tylko sztylet, także on nie powinien być z dużym zagrożeniem. Okej, ty już wchodzisz teraz tutaj. Bijesz. Nie udało ci się. Dobra, raz, dwa. Kurczę, ten już jest. Niefajnie jest tutaj. Dobra, ty mu już musisz pomóc. I bić tego. Dobra, raz, dwa. Kurczę, ale dostał z tego strzała. Dobra, ty musisz tutaj tych sobie bić. A ty tego już karaj. Ty. Tak, to bierz też swoich. No to tego, okej. Ten gościu z tasakiem nie powinien nam zrobić nic.
Za dużo nie powinien zrobić. Dobra, ten jest ze sztyletem. Przebił dużo pancerza, dość. W kogo ja mogę tutaj tak trafić sensownie? W nikogo. No to ty sobie podejdziesz tutaj. I nikogo nie zaatakujesz. Tego cały czas. No niestety tasak w tego. Obronił się. Okej, okay, super. Ty musisz dobić tego, super. Podchodzisz tutaj, żeby go oflankować. Ten już będzie uciekał, okej. Okay. To tego już nie bijemy. Szczerw tego, super, też dostał obrażenia. Bijmy tego, bo widzicie, tutaj on ma flagę, on już będzie uciekał. Także, o, ten się zmęczył, ale ma mało zmęczenia bardzo. Niestety, ty jesteś troszkę bity, także zabiłeś go, super. Ten już też ma małe morale, ale kurczę, zabił go nam naszego jednego. Tak jak przejdziemy, to nam nic nie da. Dobra, to próbuję go trafić. Tylko dlatego, żeby zbić im morale, a naszym trochę polepszyć. O, ten próbował uciec, dostał. Nie żyje. Dobra, ten będzie uderzał tego. Dwa razy, kurczę, oni. Dobrze. I super. Dwa świetne strzały od naszego łucznika. I ten już praktycznie nie żyje. Przejdziesz tutaj, nie możesz przejść, trudno. Ty już też. I nasz włócznik, super. Super bitwa, chodź. Nasi tutaj 1-3 dni, 2 dni, 2 dni, 1-3. A i tak super, mamy miecze. Falchiony, spoko. Dagger, czyli też sztylety, buzdygan, tasak, lepsze tarcze. Słaba zbrojka, jedzenie, złoto, medykamenty, amunicja i tutaj no narzędzia. Dobra, super. Już widzę 12 minut. O. Dostaliśmy trochę uzbrojenia? Nie. O, ale nasz łucznik. Czemu? A, bo nam... Zginął nam? Tak, zginął nam jeden niestety. Nasz łucznik dostał level up. Strzelanie z łuku. Odwaga. I trochę HP. I oczywiście student, żeby się szybciej uczył. Dobrze, także szybko lecimy oddać tą misję. I to będzie tyle w tym odcinku, bo już jest 13,5 minuty. O kurczę, gonią nas. Sześciu. Mam nadzieję, że nas nie dogonią. Dobra, nie dogonią, spoko. Już ich nie ma. Dobrze, udało się oddać. Możemy iść też na market, czy... Dobrze, jeszcze kupimy jednego gościa. Może tu będzie jakiś sound. To weźmiemy tego gościa. Pokaż mi go. On jest taki okej. Może tobie damy falchion i puklesz i ty pójdziesz tak. Tak by było dobrze, tak by było dobrze. No dobrze, także ja dziękuję wam za oglądanie, że byliście ze mną. I do następnego odcinka. Cześć!